oczywiście to już zostało zadecydowane, że celebracje główne będą w języku łacińskim, ponieważ no, papież nie zna polskiego, a to wydaje się najbardziej słuszne. Natomiast homilia będzie po włosku tłumaczona na bieżąco. Papież słynie też z niekonwencjonalnych zachowań. Czy możemy się spodziewać, że choćby kilka słów jednak do czasu pielgrzymkiego i obecności w Polsce po polsku się nauczy, czy po prostu podjął taki wysiłek? Być może, zobaczymy sobie. Jest już zwyczajem, że zawsze w miejsca, gdzie który odwiedza papież wcześniej, właśnie wizytuje jakieś ceremonie po to, żeby zobaczyć kompletne miejsce, żeby ocenić możliwości przeprowadzenia celebracji. Jak się docenia właśnie ten stan przygotowań do komunii? Wydaje mi się, że wszystkie przygotowania to są dobre punkcje. Te przygotowania rozpoczęliśmy wcześniej spotkaniami w Rzymie. Teraz to, co widzę na miejscu, jestem z tego bardzo.